Dzień dobry. Nie będzie mnie dzisiaj widać, ale będzie mnie słychać. Dźwięk jest telefonowy, więc proszę mi to wybaczyć. Tak się składa, że mamy na stanie 6 zestawów Yamaha, 6 japońskich Yamah z najwyższej półki, co się jeszcze nie zdarzyło chyba. No na pewno nie zdarzyły się jeszcze 4 zestawy Maple Custom, które mamy obecnie. Szybko je wszystkie przedstawię. Myślę, że nie znajdzie się w tej chwili w Polsce na pewno, a w Europie ciężko powiedzieć, ale raczej też nie sklep, który miałby taki asortyment takich właśnie Yamah. Zacznę może od Maple Custom. Przepiękny zestaw turkusowy. 10x8, 12x8, bardzo, bardzo, bardzo rzadkie. 14x12, 16x14 i 22x16. Zestaw w zasadzie kolekcjonerski, w przepięknym stanie. No, nie wiem, czy drugiego takiego się nie znajdzie, ale naprawdę będzie to trudne. Jest na sprzedaż. Przepraszam, cen nie pamiętam. Są one na OLX-ie. Tutaj jego kolega, nieco starszy. Zestaw konfiguracji 10x8, 12x10, 13x11, który co prawda jest sprzedawany osobno, ale no też jest 14x12 i 20x16. Zestaw w bardzo dobrym stanie, posiada jakiś ślad używania, wiadomo, ponieważ ma jakieś 30 lat, ale jest przepiękny, mimo wszystko najprawdopodobniej ten akurat jest sprzedany, ale pokazuję go dzisiaj, ponieważ dzisiaj jeszcze sprzedany na tą chwilę nie jest. Obok tutaj Yamaha Maple Custom Absolute, ostatnia edycja, czyli obręcze odlewane, aluminiowe, lugi Absolute, nie nowo, czyli nie te zawiasy, tylko klasyczne. Takie oto naprawdę potężne, najpotężniejsze nogi centrali. Zestaw w fantastycznym kolorze Vintage Natural, 12x9, 16x15 i 22x18. W idealnym stanie, przepiękny zestaw, naprawdę absolutna klasyka. Pójdziemy dalej do Maple Custom, co prawda pokażę tylko Toma, bo reszta jest schowana. Jak widać, jest tu sporo wszystkiego. Yamaha Maple Custom Absolute, wersja z połowy lat 90. w kolorze plam, czyli takim tak naprawdę nie śliwkowym, tylko brązowym. 12x10, 13x11, 16x16, 22x16. Absolutnie idealny stan. Naprawdę ze świecą takiego szukać. No co mogę powiedzieć? Przepiękne bębny. I dwa powiedzmy zestawy trochę rzadsze. Oak Custom. Dębowe bębny obecnie w sprzedaży chyba jako Live Hybrid, ale nie jestem, czy Hybrid, ale nie jestem pewien, bo Yamaha też trochę kombinuje. Tak czy inaczej ten obecny odpowiednik kosztuje 16 tysięcy. 12x9, 13x10, 16x16 i 22x16 w kolorze takim, nie pamiętam dokładnego nazewnictwa, Honey Amber chyba, czyli taki miodowy, stan absolutnie idealny, naprawdę podobna sytuacja jak z tym Maple Custom sprzed chwili, bardzo rzadko takie się zdarzają. I Yamaha Beach Custom, ostatnia, 10x9, 12x10, 14x12 i 22x16, który stoi gdzie indziej. Piękny, bębny stan, idealny, z małym minusikiem, ale to, albo tak naprawdę idealny. W kolorze, no właśnie, poziomkowym, nie pamiętam też koloru, nazwy, także też jest oczywiście do wzięcia, tak jak i mnóstwo innych fantastycznych bębnów. Zapraszam serdecznie, ogłaszam się jednocześnie samemu samozwańczo nieoficjalnym, najlepszym dealerem japońskiej Yamahy w Polsce, a może i w Europie, a może na świecie. Także zapraszam serdecznie na zakupy. Nie zdarzył się jeszcze w mojej karierze nikt, kto z zakupionych u mnie bębnów byłby niezadowolony. Dlatego też zapraszam, buziaczki.